klub Kukiz 15. Szanowna Pani Marszałek, socjaliści wierzący i niewierzący, 103 strony, tyle jest nowego prawa, którego muszą się uczyć i postudiować polscy przedsiębiorcy. Kary, trzeba karać, najlepiej wszystkich ukarać, po milionie. Pod warunkiem wszakże, że parlamentarzyści, tak samo jak przedsiębiorcy, będą karani. Kiedy sobie przechodzę na pierwszą stronę tej ustawy, to mogę Państwu zacytować. Jest 13 różnych poddokumentów, wszystkie równie śmieszne. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Mnie tata uczył, kiedyś fajerkami dzieci się bawiły i nie było procedury bezpieczeństwa użycia fajerki. Harmonizacja rynku wyrobów pirotechnicznych. Dyrektywa w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych, uchylające dyrektywę. Przecież to jest koszmar, Szanowni Państwo. Myśmy weszli w koszmar pisania. Biurokraci mają niezłą zabawę, tylko tych biurokratów utrzymują przedsiębiorcy. Ja rozumiem, że mamy marzenie o tym, że wszystko należy wyregulować, ale gospodarka się tak nie będzie rozwijać. 103 strony kolejnego dokumentu nie będzie rozwijać gospodarki, będzie ją zabijać. I moje pytanie brzmi, jak się to ma do negocjowanego przecież przez rząd transatlantyckiego partnerstwa handlowego. Jak to będzie współfunkcjonowało? Bo co z tego, że my się tu zabezpieczymy, jak przez TTIP wchodzi nam żywność modyfikowana genetycznie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie.